Nareszcie po długim okresie chmurnego zimna, trochę słońca. Waham się, czy pisać, czy też pojechać na rowerze, lub opalać się na słońcu. Pisanie dla siebie rzecz złudna, trudna, choć czasem w perspektywie lat owocna. Wybieram kompromis. Godzinę poopalam się na balkonie, a potem będę pisał. Przy śniadaniu przedłużam lekturę gazet. Są pod znakiem Francji. Decyzja de Gola, pozostania i rozwiązania parlamentu głupia i niebezpieczna. Innej się po jego wielkomocarstwowej megalomanii nie spodziewałem. Jego pogarda dla partii opozycyjnych, ruchów społecznych, parlamentaryzmu etc., do złudzenia przypomina naszą sanację. Tępawy korespondent życia Warszawy po raz pierwszy pisze, że robotnicy komuniści krytykują wydawanie forsy na Force de Frappe przed komunistyczną partią Francji stoi ciekawy problem. Polityka zagraniczna de Gaulle odpowiada Rosji i jej satelitom, ale pociąga za sobą olbrzymie koszta na własną energię nuklearną i rezygnację z dobrodziejstw amerykańskich inwestycji. Co wybierze KPF? Ciekawe. W ogóle widzę we Francji trzy wyjścia. Pierwsze: de Gaulle tłumi wszystko siłą, wojsko i rządzi dalej jak Piłsudski. Drugie, komuniści podburzają masy i doprowadzają do frontu ludowego. Co wtedy z polityką zagraniczną? Trzecie, tworzy się rząd centrolewicy, montes França lub Mitterranda, który powraca do tradycyjnego proamerykanizmu, wpuszcza Anglię do wspólnego rynku, rezygnuje z mrzonek. Trzecie, najrozsądniejsze, ale rozsądek nie zawsze wygrywa. Miałem już zacząć pisać, gdy przyniesiono paczkę książek z PWM-u, z Państwowego Wydawnictwa Muzycznego. Przejrzałem zmajstrowaną przez muzykologów Polską Współczesną Kulturę Muzyczną 1944-64 i tak się zdenerwowałem, że straciłem ochotę do wszelkiej pracy. Starcza nerwowość. Bristiger i Jarociński łżą jak znud, wazelinują się... Lissie i Chomińskiemu sprawę socrealizmu niemal pomijają, zamazują, kręcą. Jeszcze Jarociński trochę się tam bije w cudze piersi, skrzętnie przemilczając swój udział, ale Brystigier pisze już istny panegiryk, sławiąc pod niebiosa najgłupsze wypociny Zosi. Cóż za skurwysyn, bo co do tamtego to nigdy nie miałem złudzeń. Przy okazji oczywiście całkiem wymazali mnie i moje polemiki estetyczne. Bristiger pominął nawet zbiory artykułów i recenzji, pisząc, co się zaś tyczy codziennego życia muzycznego w Polsce, to tylko Zygmunt Mycielski i Jerzy Waldorf wydali w formie książkowej felietony śledzące jego przebieg. Głupie bydle. Fałszerstwom sprzyja pominięcie w bibliografii pism tygodnika powszechnego. Cała zresztą książka roi się od typowo muzykologicznych niechlujstw, błędów i nonszalancji. Kronika wydarzeń skandaliczna. Jeden artykuł Chomińskiego o najnowszej muzyce, dobre. Ten ma zawsze wszystko w dupie, robi swoje. Jeden coś wart, choć wtedy tak był cyniczny. Ale cynizm to przynajmniej postawa jakoś uczciwa. Przyznał mi się do niej kiedyś. I pomyśleć, że nic się nie da sprostować... Bo akurat trwa moja niełaska i te skurwysyństwa zostaną w bibliotekach na wieki. Po cholerę być uczciwym. Naprawdę, chyba, uczciwość to głupota, a dobra pamięć, choroba umysłowa. Bristigera odtąd nie znam, no ale co mi z tego? Zdenerwowałem się przesadnie i potem, już niewiele zrobiłem. Cała nadzieja w lekcji angielskiego. Na angielskim pracuję mało, ale krzepi mnie bezosobowy obiektywizm tej czynności. Lubię przy tym atmosferę uchenia Henryka Krzeczkowskiego. Rozsądna narcyzowatość, pracowitość, konsekwencja w literackiej pracowitości, która mi dość imponuje, bom do niej niezbyt zdolny. Może to zresztą uchenia taka poza, ale mnie krzepi. Nie bardzo jest się czym krzepić wobec zwłaszcza szerzącego się skurwysyństwa i bzika. No nic, obiadek i na lekcję.